Magnez, jeden z głównych elektrolitów, ale też tak zwany kofaktor, czyli element niezbędny do przebiegu wielu ważnych procesów w naszym organizmie. A jakie są to procesy? Mianowicie chociażby wytwarzanie energii, prawidłowa synteza materiału genetycznego, również metabolizm glukozy, ale także przewodnictwo nerwowe, wpływ na funkcjonowanie układu kostnego i też na prawidłowości w zakresie pracy naszego układu krwionośnego. Jak się okazuje, magnez jest także istotny dla prawidłowego procesu wchłaniania witaminy D, ale również dla jej aktywizacji i przemian, które zachodzą na poziomie naszego organizmu. A jak wiadomo, niedobór witaminy D jest dosyć powszechny w naszej populacji. Jak się okazuje, nawet tutaj magnez może być przydatny. Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi oscyluje wokół 1,8 do 2,3 mg na decylitr. Ale jak się okazuje, stężenie w surowicy krwi nie zawsze odzwierciedla odpowiednie zasoby tkankowe, bo to właśnie w innych tkankach magnez występuje w większych ilościach i to te zasoby będą warunkowały to, czy ilość magnezu w naszym organizmie jest odpowiednia. Co ciekawe, bardzo często tak zwana hipokalcemia, czyli obniżone stężenie wapnia w surowicy krwi, jest takim pierwszym objawem tego, że możemy cierpieć na niedobór magnezu w organizmie. Początkowo objawy niedoboru magnezu mogą być dosyć niespecyficzne i powiedziałabym, że mało uciążliwe. Jakie to będą objawy? Mianowicie drżenie powiek, drżenie warg, również taka zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa, bolesne skurcze łydek, może też wystąpić takie tendencja do łatwego męczenia się, ogólne osłabienie organizmu oraz także nocne poty. Na objawy niedoboru magnezu powinny być też uczulone osoby z migrenowymi bólami głowy, bo jak się okazuje, obniżone stężenie magnezu w organizmie przekłada się na zwiększenie ataku właśnie bólu głowy. Tak więc jeżeli mają Państwo takie bóle, warto rozważyć, czy ilość magnezu w diecie jest odpowiednia i czy przekłada się to odpowiednio na wysycenie tkanek. Ponadto też niedobór magnezu może manifestować się trudnościami z zasypianiem, obniżoną jakością snu i też badania naukowe potwierdzają, że magnez przekłada się znacząco na poprawę właśnie jakości snu i w szczególności jest to obserwowane u seniorów, u których faktycznie niska jakość snu jest dosyć powszechna. Niedobór magnezu w organizmie to także objawy na powierzchni tkanek zewnętrznych, mianowicie nadmierne wypadanie włosów, nadmierna łamliwość paznokci, ale też kondycja skóry, a w szczególności jest to widoczne u osób, które cierpią na atopowe zapalenie skóry. Mianowicie niedobór magnezu u tych osób wpływa na zaostrzenie objawów tej choroby. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niedobór magnezu wpływa na to, że dochodzi do wzrostu stężenia immunoglobuliny E, histaminy oraz także cytokin prozapalnych, a te wykładniki korelują właśnie z nasileniem objawów atopowego zapalenia skóry. Niedobór magnezu to też niekorzystne zmiany w zakresie funkcjonowania układu rozrodczego, a w szczególności jest to widoczne w populacji starszych mężczyzn. I jak się okazuje, tak zwana hipomagnezemia, czyli niedobór magnezu w organizmie tych mężczyzn, może powodować zaburzenia erekcji oraz tak zwany wytrysk przedwczesny. W dłuższej perspektywie pogłębiający się niedobór magnezu może też wpływać negatywnie na pracę naszego serca. Jak się okazuje, hipomagnezemia może wpływać na dodatkowe skurcze, migotanie przedsionków, często skurcz komorowy czy też migotanie komór. I na przykład potwierdzono, że hipomagnezemia wpływa na rozwój arytmii u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Dodatkowo niedobory magnezu mogą wpływać na wystąpienie nadciśnienia tętniczego krwi. I przykładowo w badaniach wykazano, że odpowiednia podaż magnezu i wysycenie tkanek magnezem wpływa na to, że ciśnienie skurczowe może się obniżyć nawet o 2 do 4 mm suprartęci, a rozkurczowe o około 2 mm suprartęci. Efekty te są o wiele większe u osób z cukrzycą typu drugiego. Niedobory magnezu to też niestety zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy. W jednym z badań przeprowadzonym na modelu zwierzęcym badacz Uchi i współautorzy wykazali, że dieta uboga w magnez wpływa na przebudowę ściany naczynia, podobną jaka ma miejsce u osób z hipertrójglicerydemią. Tak więc zadbanie o prawidłowe zasoby magnezu też w tym kontekście będzie bardzo istotne. I jak pokazują doniesienia naukowe, jeżeli będziemy dbać o to, żeby spożywać odpowiednią ilość magnezu, to też zmniejszamy ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Objawy niedoboru magnezu to też zmiany w układzie kostnym, mianowicie jego niedobór prowadzi do zaburzeń w zakresie mineralizacji,
a tym samym zwiększa podatność na rozwój osteoporozy. Magnez jest też ważny dla gospodarki węglowodanowej, tak więc jego niedobór może zmniejszać wrażliwość na działanie insuliny, a tym samym prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń w zakresie gospodarki węglowodanowej, w tym do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Też kładzie się nacisk na to, że kobiety, które są w ciąży, żeby ustrzec się przed rozwojem zaburzeń gospodarki węglowodanowej w trakcie ciąży, mam na myśli głównie cukrzycę ciążową, także powinny zadbać o odpowiednią podaż magnezu wraz z dietą. Niedobory magnezu mogą przekładać się też na zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, które są bardzo powszechne w dzisiejszych populacjach. Przykładowo odpowiednia podaż magnezu, w szczególności u kobiet, nawet potrafi zmniejszać ryzyko rozwoju raka jelita grubego. I też pamiętajmy o tym, że niedobór magnezu to też podatność na inne choroby, zaburzenia, które jakby cechują się takim stanem zapalnym o słabym nasileniu. I zdecydowanie do takich chorób należy choroba otyłościowa. Objawem niedoboru magnezu może być również zwiększona podatność na stres. Co więcej, im więcej stresu w naszym życiu, tym więcej magnezu potrzebujemy, a im większe mamy niedobory magnezu w naszym organizmie, tym bardziej dotkliwie będziemy odczuwać stres, co wiąże się z potęgowaniem takich objawów związanych ze stresem, jak zmęczenie, bezsenność, bóle i zawroty głowy, takie zaciskanie w żołądku, również drganie powieki, tiki, czy też zwiększona podatność na czynniki infekcyjne. Takie ogólne w ogóle obniżenie stężenia magnezu w surowicy krwi poniżej 0,7 mmol na litr w przeliczeniu około 1,8 mg na decylitr wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, ogólnym takim zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. I takie obserwacje zostały poczynione na dużej grupie, mianowicie 15 tysięcy osób. I teraz pytanie, kto może być w szczególności narażony na niedobory magnezu w organizmie? Mianowicie wskazuje się, że osoby z cukrzycą, a mianowicie przede wszystkim osoby, które mają źle kontrolowaną cukrzycę, ponieważ jeżeli jako powikłanie dochodzi do zwiększonego wydalania glukozy wraz z moczem, czyli do tak zwanej glukozurii, to też niestety w trakcie takiego procesu dochodzi właśnie do straty magnezu przez nerki. Osoby też, które mają stany zapalne jelit albo cechuje je występowanie tak zwanego zespołu złego wchłaniania, co ma na przykład miejsce w przebiegu celiaki, są to też osoby narażone na niedobory magnezu. Dlaczego? Ponieważ dochodzi do upośledzonego wchłaniania tego składnika mineralnego. Wśród czynników ryzyka niedoboru magnezu w organizmie można też wymienić stosowanie niektórych leków. Mianowicie jakich leków? Osoby, które długotrwale przyjmują leki moczopędne, też są narażone na stratę magnezu. Dlaczego? Ponieważ w trakcie zwiększonej produkcji moczu dochodzi po prostu do zwiększonego wydalania magnezu wraz z moczem. Kobiety też w okresie takim reprodukcyjnym, które stosują doustne środki antykoncepcyjne, ale też kobiety w okresie okołomenopauzalnym stosujące doustne hormonalną terapię zastępczą, też będą w grupie ryzyka niedoborów magnezu. Ponadto też inhibitory pompy protonowe stosowane w chorobach przewodu pokarmowego mogą upośledzać wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Wśród czynników ryzyka występowania hipomagnezemii, czyli niedoboru magnezu, można też wymienić alkoholizm. Ponadto wyczynowe uprawianie sportu. Dlaczego? Ponieważ taka aktywność fizyczna po prostu zwiększa zapotrzebowanie na magnez. I jeżeli tego nie uzupełnimy, możemy doświadczyć objawów niedoboru magnezu. Ponadto też osoby takie podatne właśnie na stres, podatne na rozwój zaburzeń depresyjnych też będą w grupie ryzyka niedoboru magnezu. Też dieta wysoko przetworzona, ultra przetworzona, dieta bazująca głównie na produktach tłuszczowych i węglowodanowych, niedostarczająca pokarmów, które właśnie są obfite w magnez, będzie takim czynnikiem ryzyka. I też w grupie ryzyka niedoborów magnezu są osoby z nadmierną masą ciała. Dlaczego? Bo jak się okazuje, nadmierna masa ciała, nadwaga i otyłość też zwiększa niejako zapotrzebowanie na magnez. Jak zmniejszyć ryzyko niedoboru magnezu? Przede wszystkim pierwszym krokiem będzie zadbanie o wartościową dietę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak się okazuje, nawet więcej niż połowa osób dorosłych w populacjach takich wysoko rozwiniętych niestety nie realizuje zapotrzebowania na magnez, zapotrzebowania takiego wraz z codzienną dietą. I dla przypomnienia albo też wskazania, dzienne zapotrzebowanie na magnez u kobiet wynosi około 320 mg, z kolei u mężczyzn 420 mg. Pytanie, jakie źródła pokarmowe
obfitują w magnez. Do produktów spożywczych bogatych w magnez na pewno należą otręby pszenne, gdzie znajdziemy około 490 mg magnezu na 100 g produktu. Ale z drugiej strony otręby pszenne zawierają sporo błonnika nierozpuszczalnego, a nadmiar błonnika może ograniczyć wchłanianie magnezu. Dlatego też chciałabym wspomnieć o produktach, które tego błonnika mają mniej, a jednocześnie nawet potrafią dostarczyć więcej magnezu. I tutaj mam na myśli na przykład pestki dyni, które dostarczają nawet 540 mg magnezu w 100 gramach. Zasobne w magnez są również inne nasiona, takie jak na przykład sezam, który dostarcza około 377 mg magnezu na 100 gramów, ale też na przykład nasiona słonecznika, które dostarczą około 359 mg magnezu na 100 gramów. Magnez znajdziemy też w strączkach i tutaj chciałabym zachęcić do ich spożycia. Przykładowo fasola dostarcza około 169 mg magnezu w 100 gramach. Magnez to też składnik, który występuje w takich nieprzetworzonych produktach zbożowych. I tutaj mam na myśli chociażby ryż brązowy. 100 g ryżu brązowego dostarcza około 110 mg magnezu. A dla porównania takim hitem, jeżeli chodzi o zboża, a bardziej pseudozboża, będzie komosa ryżowa. I w 100 g komosy ryżowej znajdziemy nawet 190 mg magnezu. Też pamiętajmy o tym, że magnez to składnik chlorofilu, czyli będzie występował w zielonych częściach roślin i przykładowo szpinak dostarcza około 53 mg magnezu w 100 gramach. Dla osób, które lubią czekoladę, też chciałabym o niej wspomnieć, mianowicie gorzka czekolada dostarcza około 160 mg magnezu w 100 gramach. I też z takich ciekawostek, takim produktem, który dostarcza no, dosyć sporo magnezu, będą tak zwane algi, w szczególności laminaria i one potrafią dostarczyć nawet 760 mg magnezu w 100 gramach. Podsumowując, magnez to niezwykle istotny składnik mineralny, który pełni rozliczne funkcje w naszym organizmie, począwszy od syntezy energii, przewodnictwa nerwowego, a skończywszy na gospodarce węglowodanowej, regulacji naszego układu kostnego i też naszego układu krwionośnego. Czyli jak widzimy, jego niedobory mogą być bardzo dotkliwe dla naszego organizmu. Tym bardziej, że wszechobecny stres ogarnia nas ze wszystkich stron, a dodatkowo często nasza dieta jest niestety przetworzona. Zatem tutaj w świetle takich informacji niezwykle ważne jest zadbanie w pierwszym kroku przede wszystkim o zbilansowaną dietę, która będzie dostarczała naturalnych, nieprzetworzonych produktów, naturalnie zasobnych w ten składnik mineralny. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.